Cześć Kacper, witamy w Rakowie. Jak się czujesz, jakie to uczucie dołączyć do zespołu Mistrzów Polski? Dołączenie do drużyny Mistrzów Polski jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Jest też oczywiście wyzwaniem, ale ja te wyzwania lubię i się go nie boję. Wierzę, że tutaj podniosę swój poziom sportowy, rozwinę się jako bramkarz i pomogę drużynie w osiągnięciu założonych przez nas celów sportowych na boisku. Jesteś już po kilku treningach z drużyną. Jak to oceniasz? Jak widzisz poziom i warunki tutaj na zgrupowaniu w Arłamowie? Dołączyłem do drużyny Mistrza Polski, więc oczywiście poziom sportowy jest bardzo wysoki. Mamy tutaj kapitalne warunki do pracy, zaczynając od perfekcyjnie przygotowanego boiska, po odnowę czy jedzenie. My każdy z członek sztabu i zawodnicy są profesjonalistami, więc mój proces aklimatyzacji w zespole będzie szybki. Znasz się już chyba z Wladanem Kowacewiciem, bo mieliście razem okazję wziąć udział w Twojej akcji Murowane Pomaganie, a znasz jeszcze jakichś innych zawodników w zespole? Ta aklimatyzacja przebiega dzięki temu trochę łatwiej? Tak, Wladana znam z akcji Murowane Pomaganie. Większość zawodników też znam z boiska, bo graliśmy przeciwko sobie choćby w Ekstraklasie. Szymona Czyżę znam z młodzieżowych reprezentacji Polski. Ostatnio na przedzgrupowaniu też miałem okazję osobiście poznać Bena Ledermana, więc wejście do drużyny będę miał bardzo szybkie. Chłopaki też starają się mi pomóc, żebym czuł się bardzo dobrze w Rakowie i ze spokojną głową mógł pracować. Jeszcze pozostaje życzyć Ci powodzenia i samych sukcesów w Rakowie. Dziękuję bardzo.